Jeśli budowa pójdzie zgodnie z planem, to już za kilkanaście miesięcy w Sosnowcu powstanie jedna z najnowocześniejszych placówek pogotowia ratunkowego w Polsce. Bardzo nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o pracę zespołu ratownictwa medycznego. Garaże podziemne, oddzielona część brudna od czystej, odpowiednie miejsca do dezynfekcji, do myjni, odpowiednie magazyny. I nie tylko, bo już w fazie projektowania nowego budynku pomyślano również o samych pracownikach, którzy będą mieli do dyspozycji sale wykładowe, strefy wypoczynku czy siłownie. Przede wszystkim to będzie świetna instytucja, świetny obiekt. Po drugie, będzie ratował życie. Po trzecie, będzie najnowocześniejszy w kraju. Po czwarte, technologia, która będzie zastosowana, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji z województwa w wysokości 18 milionów złotych. Oprócz nowego obiektu Sosnowiec zyskał także dwie nowoczesne karetki. Miasto udostępniło teren pod budowę nowej siedziby za darmo. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Tuż obok znajduje się nowa siedziba policji oraz dwie prokuratury. Dobrze, że te instytucje, które gdzieś tam się uzupełniają i często mieszkańcy muszą krążyć po miastach, szukając tych instytucji, będą w Sosnowcu w jednym miejscu i w tych trudnych momentach, bo na pewno w tych miejscach jest się w trudnych momentach, będzie można w jednym miejscu właściwie załatwić wszelkie formalności, które są akurat w danym momencie niezbędne. Przypomnijmy jednak, że był czas, gdy obecność niezależnej stacji pogotowia ratunkowego w Sosnowcu stała pod znakiem zapytania. Różniliśmy się mocno w kontekście przyszłości pogotowia. Mamy już za sobą. Dzisiaj wszystkie ręce są na pokładzie i wszyscy myślimy i pracujemy wspólnie na rzecz rozwoju naszego pogotowia. Nowa stacja pogotowia ratunkowego w Sosnowcu powstanie przy ulicy Janowskiego. Cała inwestycja wyniesie 25 milionów złotych.